przechodzimy do kolejnego punktu obrad naszej dzisiejszej sesji, do punktu 5. Informacja z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2015. O prezentację poproszę pana Jarosława Laskę, skarbnika miasta. Tak, proszę państwa, wyniki wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze, wyniki kasowe. Ogółem dochody wpłynęły w kwocie 40 milionów, prawie 800 tysięcy złotych, to jest prawie 50% planu rocznego. Na dochody składają się dochody bieżące, kwota 38 899 tysięcy i dochody majątkowe z tytułu sprzedaży czy dotacji otrzymywanych z różnych źródeł na wydatki inwestycyjne. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, kwota niewielka jak na pierwsze półrocze 16, realizacja na poziomie 16%, ale generalnie inwestycje od lat rozwijają się w mieście Kościerzyna trzeci, czwarty kwartał. Wydatki bieżące na poziomie 56%, wydatki związane z funkcjonowaniem miasta, placówek oświatowych, kulturalnych, innych. Wydatki niecałe 37 milionów złotych, poziom 47% planu rocznego. Na to się składają wydatki bieżące w kwocie 33 milionów 500 tysięcy złotych i wydatki majątkowe. To są wydatki generalnie inwestycyjne związane z tworzeniem nowych środków. Niecałe 22%. Przychody budżetu 643 tysiące. Środki wolne wynikające z zamknięć roku 2014. W pierwszym półroczu spłaciliśmy, czy wykupiliśmy obligacje na kwotę 2 070 000 zł. Na dzień dzisiejszy z tej kwoty 6 milionów złotych pozostało jeszcze do spłaty 725 000 zł. Nadwyżka na koniec pierwszego półrocza, różnica między dochodami ogółem a wydatkami, kwota 3 758 000 zł. Poziom podobny do wykonania pierwszego półrocza roku ubiegłego. Nadwyżka operacyjna, różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, 5 334 000. W granicach 1 600 000 zł wyższa niż miało to miejsce w pierwszym półroczu ubiegłego roku. To między innymi obrazuje, jakie mamy możliwości realizacji naszych zobowiązań. I teraz proszę państwa, dochody budżetu miasta i tak po kolei rolnictwo i łowiectwo. Niecałe 28% planu. Generalnie dochody ze sprzedaży mienia. Nieruchomości gruntowe. Transport i łączność 256 tysięcy złotych. Zajęcie pasa drogowego. Reklamy w pasie drogowym. Inne opłaty drogowe związane między innymi ze strefą płatnego parkowania. Gospodarka mieszkaniowa. Realizacja na poziomie 63%, 2 miliony 400, z tym, że jak pamiętacie państwo, w pierwszym półroczu odzyskaliśmy podatek VAT. To jest prawie 1 700 000 zł. W działalności usługowej otrzymaliśmy już całość dotacji od wojewody na utrzymanie grobów wojennych, kwota 5 tysięcy zł. Administracja publiczna, realizacja na poziomie 36%, 1 162 000 zł. W tym przypadku również odzyskany VAT to jest kwota w granicach 600 tysięcy złotych. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej około 170 tysięcy złotych. Urzędy naczelnych organów władzy 60 tysięcy złotych. Dotacje na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, wyborów uzupełniających do Rady Gminy.
Bezpieczeństwo publiczne, niecałe 42 tysiące złotych, mandaty Straży Miejskiej. I dział, gdzie zgrupowane są największe nasze dochody, to są dochody od osób prawnych i od osób fizycznych. Łącznie w pierwszym półroczu wpłynęło 14 milionów 400 tysięcy złotych, niecałe 47% planu rocznego, w tym między innymi podatek od nieruchomości 5 milionów 200 tysięcy złotych i podatki dochodowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 7 milionów 100 tysięcy złotych. No i pozostałe pomniejsze, podatek od środków transportowych, opłaty targowe, inne. Różne rozliczenia, niecałe 14 milionów złotych, 59% realizacji planu, generalnie subwencja oświatowa. Z tym, że taki wysoki poziom związany jest z tym, że w pierwszym kwartale otrzymujemy dwie raty subwencji oświatowej. Kolejny dział oświata i wychowanie. W pierwszym półroczu wpływy 1 229 000 zł. To są przede wszystkim dotacje z budżetu państwa w części dofinansowujące przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, jak również środki z innych gmin refundujących nam pobyt dzieci, swoich dzieci w naszych przedszkolach. Pomoc społeczna, dotacje z budżetu państwa 5 645 000 zł na zadania, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Poziom 78%. Na dzisiejszej sesji podwyższamy kwotę planu dotacji z budżetu państwa o przeszło 1 600 000 zł. Pozostałe zadania w zakresie opieki, polityki społecznej 17 tysięcy złotych. Realizowaliśmy taki mniejszy program wykluczenia cyfrowego jeszcze na początku roku. Edukacyjna opieka wychowawcza 194 tysiące złotych. Dotacja z budżetu państwa. Pomoc materialna dla uczniów. W gospodarce komunalnej wpływy 471 tysięcy złotych. Głównie są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym jest między innymi dotacja na kawkę 305 311 zł. No i ostatni dział, kultura fizyczna. Dochody Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, niecałe 67 tysięcy złotych. Proszę Państwa, strona wydatkowa. Tak już wcześniej mówiłem, wydatki majątkowe 3 432 000 zł. Jest znacznie wyżej niż miało to miejsce w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Wydatki bieżące 33 miliony 500. Na to składają się wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych, Urzędzie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacje zarówno dla naszych instytucji kultury, jak również dla niepublicznych placówek oświatowych. Remonty, niewielka kwota w pierwszym półroczu, no i pozostałe wydatki. A w układzie działowym rolnictwo i łowiectwo 1 123 000 zł, w tym 800 000 to są zakupy nieruchomości, a 317 000 zł wypłaty odszkodowań za przejęte grunty. W tym roku za tych odszkodowań wypłacimy w kwocie około 800 000 zł. Transport i łączność łącznie 1 822 000 zł. W tym między innymi komunikacja miejska 128 tysięcy złotych, jej funkcjonowanie w granicach 27 tysięcy złotych,
miesięcznie, no i utrzymywanie infrastruktury drogowej, zarówno wydatki związane z remontami, konserwacjami dróg, jak również wydatki inwestycyjne z tym związane. Turystyka, kwota około 23 tysięcy złotych, składka na lot. Gospodarka mieszkaniowa, łącznie wydano w pierwszym półroczu 1 348 tysięcy złotych, z tym, że w tej kwocie to są kwota 704 tysiące złotych, środki związane z rozliczeniem jeszcze inkubator. Działalność usługowa, plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne. No w pierwszym półroczu niewielka kwota, większe kwoty wpływają, wydatkujemy w bieżącym półroczu. Administracja publiczna, wydatki bieżące i inwestycyjne 3 684 000, w tym są między innymi wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 159 tysięcy złotych, wydatki bieżące Rady Miasta 136 tysięcy złotych, Urząd Miasta 2 685 tysięcy złotych, promocja miasta 36 tysięcy i wydatki związane z realizacją innych programów 668 tysięcy złotych. Urzędy naczelnych organów władzy 56 tysięcy, to już mówiłem, przy po stronie dochodowej, wybory prezydenckie, wybory uzupełniające, bieżąca aktualizacja spisu wyborców. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 485 tysięcy złotych, funkcjonowanie straży miejskiej w pierwszym półroczu. Obsługa długu publicznego 334 tysiące złotych, to są koszty obsługi wyemitowanych obligacji, zaciągniętych pożyczek. W ciągu całego roku będzie to kwota około 750 tysięcy złotych. Oświata i wychowanie 14 756 tysięcy złotych. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, dotacjami dla niepublicznych podmiotów oświatowych. W tej kwocie publiczne, niepubliczne podmioty oświatowe to jest kwota 2 200 tysięcy złotych. Ochrona zdrowia, realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, całe 316 tysięcy złotych. No i pomoc społeczna 8 067 tysięcy złotych. Praktycznie w 80 kilku procentach są to wydatki pokrywane z dotacji z budżetu państwa. W ramach tych wydatków 702 tysiące złotych to są środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 223 tysiące złotych, w tym 173 tysiące złotych dotacje dla niepublicznych żłobków. Edukacyjna opieka wychowawcza 612 tysięcy złotych. To są środki związane z funkcjonowaniem świetlic 327 tysięcy złotych i pomoc materialna i socjalna dla uczniów 283 tysiące złotych. Z tego część finansowana jest przez budżet państwa, część przez budżet miasta. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 800 000 złotych. No, co prawda wykonanie na poziomie 29%, ale trzeba pamiętać, że realizujemy termomodernizację w obecnym kwartale. W związku z tym te wydatki będą teraz większe. W ramach już tam poniesionych wydatków, to oczyszczanie miasta, zarówno to zimowe, pozimowe, jak i bieżące, to jest 794 tysiące złotych. Oświetlenie miasta łącznie z konserwacją tego oświetlenia 524 tysiące złotych. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
milion, 1,5 miliona. Dotacje dla naszych instytucji kultury. Muzeum Kościelskiego Domu Kultury czy biblioteki. I w dziale kultura fizyczna 745 tysięcy złotych poniesionych wydatków. To są wydatki związane z dotacjami dla klubów sportowych realizujących zadania własne gminy 318 tysięcy złotych i funkcjonowanie Kościelskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 411 tysięcy złotych. Proszę Państwa, realizacja wydatków inwestycyjnych, to już mówiłem wcześniej, generalnie w pierwszym półroczu bieżącym roku, jak i w latach poprzednich, te wydatki nie były zbyt wysokie, ponieważ gro ich jest realizowane w drugim półroczu, szczególnie końcówka trzeciego i czwarty kwartał. Ale tak po kolei 800 tysięcy złotych wydano na zakup nieruchomości, dawny PKS. Transport i łączność, łącznie wydano 1 424 tysiące złotych i generalnie dotyczy to, te wydatki dotyczą obecnej Schetynówki. Tak w skrócie można powiedzieć, to jest tego łącznika szpital specjalistyczny, dworzec PKP. Gospodarka mieszkaniowa 506 tysięcy złotych, niewielka kwota na dokumentację pierwszego etapu budowy budynku socjalnego. Rozliczenie sali Szopińskiego 505 tysięcy złotych. Proszę dalej. W administracji publicznej 442 tysiące złotych, w tym wydatki związane jeszcze z realizacją inkubatora przedsiębiorczości 232 tysiące i rozliczeniami końcowymi Ekościeżyny, tego programu informatycznego, niecałe 210 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, wydano 1800 zł, modernizacja siedziby Straży Miejskiej. Oświata i wychowanie, wyposażenie kuchni w piec konwekcyjno-parowy, 40 tysięcy złotych wydatki poniesione już teraz w drugim półroczu. I w ochronie zdrowia dofinansowanie zakupu karetki dla szpitala specjalistycznego. W pierwszym półroczu przekazaliśmy kwotę zgodnie z podpisaną umowę 34 tysiące złotych. W miesiącu lipcu szpital zwrócił tą kwotę. Zapis dzisiejszy w dzisiejszym projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu przeznaczamy środki na wyposażenie. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska niecałe 179 tysięcy złotych, w tym 99 tysięcy złotych na realizację zadania dotyczących fotowoltaiki. 22 tysiące wydano na kawkę, termomodernizację obiektów. 57 tysięcy złotych dotacja dla Słonecznej Kościerzyny na kolektory słoneczne. Dotacja zresztą już rozliczona. I kultura fizyczna 38 130. Zakup roby przez Kościelski Ośrodek Sportu i Rekreacji. I proszę Państwa, zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, zaciągniętych pożyczek, wyemitowanych obligacji. Na początek roku była to kwota 31 933 tysiące złotych. W międzyczasie spłaciliśmy 2 070 tysięcy złotych, w tym pożyczka z Narodowego Funduszu związana z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. 450 tysięcy, wykupiliśmy obligacje na 1,5 miliona złotych i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznych, też Narodowy Fundusz, 120 tysięcy złotych spłaciliśmy pożyczkę. I proszę Państwa, również takim elementem budżetu jest rachunek dochodów własnych. Dochody na poziomie 473 tysięcy złotych. Wydatki
393 tysiące złotych. Na koniec roku dochody i wydatki się zeruje. I proszę Państwa, wieloletnia prognoza finansowa, wskaźniki do 2023 roku, gdzie kończy się nam okres spłat naszych zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek, jak również wyemitowanych obligacji. Co prawda tutaj w jednej kolumnie jest nie, ale to jest różnica 800, w związku z tym na dzień dzisiejszy już tej różnicy nie ma. Także utrzymujemy się w obowiązujących wskaźnikach. Proszę Państwa, informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze podlega również ocenie organu nadzoru. Takim organem jest Regionalna Izba Obrachunkowa. I Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą z dnia 21 sierpnia oceniła pozytywnie sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku. Może odczytam tą jeszcze opinię. W dniu 12 sierpnia 2015 roku w terminie określonym w artykule 266 ustawy o finansach publicznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynęła informacja burmistrza miasta Kościerzyna z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za pierwsze półrocze 2015 roku. Informacja o przebiegu wykonania została opracowana w formie opisowej i tabelarycznej. W wyniku analizy przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu skład orzekający ustalił, że na wstępie części opisowej podano ogólne informacje o budżecie miasta na 2015 rok, przyjętym przez Radę Miasta uchwałą z dnia 30 grudnia 2014 roku. W części opisowej przedstawiono realizację zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowych. W formie tabelarycznej przedstawiono natomiast pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z kwotowym procentowym wskaźnikiem ich wykonania, realizację dochodów i wydatków, realizację wydatków oświatowych, wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych, realizację przychodów i rozchodów, stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, realizację zadań inwestycyjnych, realizację planów finansowych, rachunków dochodów własnych. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Kościerzyna obejmuje część opisową i tabularyczną. W części opisowej przedstawiono informacje o zmianach dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej w ciągu pierwszego półrocza oraz realizację planowanych przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca. Przedłożona informacja zawiera ponadto sprawozdanie z wykonania za pierwsze półrocze planów finansowych instytucji kultury. W wyniku analizy treści przedstawionych informacji skład orzekający twierdzi, że została ona opracowana zgodnie z zakresem określonym uchwałą Rady Miasta z dnia 31 marca 2010 roku o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze budżetu miasta Kościerzyna oraz określenia informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Na podstawie opiniowanego dokumentu oraz materiałów sprawozdawczych będących w posiadaniu tutejszej Izby skład orzekający ustalił, że prognozowane dochody wykonano w 50,1%, dochody bieżące zrealizowano w 55,7%, dochody majątkowe wykonano w 16,1%, zaplanowane wydatki ogółem wykonano w wysokości 47%, wydatki bieżące zaplanowano, zrealizowano w 53%. Wydatki majątkowe wykonano w 21%. Na koniec pierwszego półrocza budżet gmin zamknął się nadwyżką w wysokości 3 758 000 zł. Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec pierwszego półrocza wyniosły 29 863 000 zł. W stosunku do planowanych na ten rok dochodów stanowiły 36,67%. Wysokość udzielonych gwarancji i poręczeń według stanu na koniec pierwszego półrocza stanowiło kwotę 2 600 000. Dochody bieżące wykonano w kwocie 38 milionów złotych, zaś wydatki bieżące zrealizowano w 33 milionach. Zatem nadwyżka operacyjna według stanu na dzień 30 czerwca 2015 wyniosła 5 334 000 zł. Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii skład orzekający dokonał porównania danych zawartych w omówionej wyżej informacji, budżecie i sprawozdaniach budżetowych, w wyniku którego rozbieżności nie stwierdził. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Budżetową. Przedstawi pan przewodniczący Komisji Budżetowej Dawid Jereczek. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Kościerzyna za pierwsze półrocze 2015 roku. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję i można również składać pytania. Bardzo proszę. Bardzo proszę, radny Aleksander Mach. Pani przewodnicząca, panie skarbniku, ja chciałem tylko zapytać, jeśli chodzi o dochody w pozycjach transport i łączność i gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie jest na bardzo niskim poziomie. Chciałem o krótkie wyjaśnienie, z czego to wynika, bo w pozycji transport i łączność mamy niecałe 7% wykonania, a w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska niecałe 15,5%. Ja rozumiem, że to będą jakieś projekty i te pieniądze wpłyną w drugim półroczu, ale o odpowiedź proszę pana skarbnika. Realizacja tutaj generalnie powinna być pełna. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, no też wskaźnik niewysoki, 15%, ale to też zadania, to co już mówiłem, program Kawka. W programie Kawka mamy zawarte dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie około 800 tysięcy złotych, a poza tym jeszcze będą środki z Wojewódzkiego Funduszu na inne zadania realizowane przy pomocy ich środków. Dziękuję bardzo. Dyskusja trwa. Bardzo proszę, kto jeszcze w tym punkcie? Nie widzę.